Siema widzowie, co tam, jak tam? Z tej strony Błażej, kanał Nerdownia TV. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z serii. Welcome back, young. Ja oczywiście na początku. Chcę na kanale zostać na dłużej, to oczywiście zachęcam do zostawienia subskrypcji z dzwonkiem. I co, my jedziemy sobie tu po jakiś wyścig. Czekajcie, czekajcie, bo tu coś blisko jest w sumie. Ale nie, bo czekajcie, bo to jest tu seria wyzwań pewnie. O właśnie, klasą będą zwycięstwa mamy. To sobie pojedziemy tu, gdzieś jest trzeci wyścig, żeby to ukończyć. Czekajcie, gdzie to było. Tu nie, tu nie. Gdzieś to było. O właśnie, tu jest. Tu jest. Jedziemy do tego sobie. Ciśniemy. Gazu mu dej. Gdzie? O Boże, ale pojechałem. Data spokój. Ty kierować umiesz, o, samochodem, jo. Te detalki są fajne na tym torze, zaraz trzy pawki będziemy lecieć. To jest zarąbiste. O, już silnik wypluwa ten samochód. 180 na godzinę, 90, 400. 400 to jeszcze tym nie jechałem, bez kitu. Ja pierdzielę, jaki speed. Dobra. Ja pierdzielę. Grubo, co? Się nie spodziewałem, że to 4 paki wyciągnie na tym torze Hot Wheelsowi. Jest jazda. Wesoło, wesoło. Dobra, jedziemy sobie to ukończyć. To będziemy mieli, kurde, trzy wyzwania wtedy. To już zaliczymy coś tu z tych Hot Wheelsów. Te tablice XP muszę pozbierać, one są poza torem, kurcze. Trzeba kombinować, żeby je zdobyć, bo trzeba z toru wyskoczyć. A czekajcie, może pojadę po tablicę, jak już tu jestem. Bo nie wiadomo, kiedy będę znowu. Czekajcie, bo tu się da wyjechać z torów, tych przerywanych takich, o właśnie. Zaraz po nią jadę. No to nie jest daleko. Gdzieś tu w krokach jest ukryta. Gdzie ty jesteś? Czekaj, może tu u góry będzie. Czekajcie, na tej skale? Wow. Gdzie jest ta tablica? Tu. Ukryli, dobra, 3000 PB. Mamy tablicę trzecią. A ja się zaraz zgubię, nie będę wiedział, jak na tor wrócić. Gdzie to jest? Tutaj. Dobra, jesteśmy. Można się zgubić bez kitu. Tu? Tu. Dobra, jedziemy wtedy do tego. Jedziemy po wyścig. Tablicę zebraną mamy przy okazji. Tam jeszcze jedna jest, ale tam już nie będę jechał następnym razem, sobie to ogarnę. Tu było, że tak powiem, prawie po drodze. Ale pięknie to wygląda stąd, co? Widok jest kozak. Fajne, fajne to DLC, podoba mi się. Właśnie już mówiłem na ten temat, że w czwórce miało być. No i szkoda, że nie było. A podejrzewam, że już tam na YouTubach wszyscy pewnie mają ograne to DLC już ukończone, ale... Ja, jak wiecie, nagrywam jeden film w tygodniu, ja nagrywam co dzień z innej gry. No więc jest u mnie tak, a nie inaczej na kanale. Może by, wiecie, wszystkie gry ograć na bieżąco, to ja bym musiał po 10 filmów dziennie dodawać, a to jest bez sensu, bo nikt by tego nie oglądał, bo nikt nie ma czasu, żeby siedzieć i cały dzień oglądać. I tak się staram właśnie w miarę też nie za długie te filmy robić, żebyście się nie nudzili. Dobra, jedziemy. Zobaczymy. Zobaczymy, co tu za cuda. Nie, no jedziemy tym, jak Hot Wheelsy, to Hot Wheelsy. Ja nie chcę jeździć zwykłymi samochodami w Hot Wheelsach. Zwykłymi, to ja sobie mogę jeździć w normalnych wyścigach. A po to sobie DLC zaimplementowałem, żeby, kurde, Hot Wheelsami się bawić. Nigdy nie miałem Hot Wheelsów, to sobie chociaż w Forzie pogram. Dobra, ale dzisiaj, nie? Bo ten samochód już się pali, żeby jechać. Fajnie jest, w ogóle fajnie są te modele, nie? Zrobione w Forzie, no rewelka. Pięknie wyglądają te lakiery metaliczne, są w ogóle fajne na tych Hot Wheelsach. O, jest, jest. Ja pierdziele, jedziemy. Niebezpieczny sprint w leśnym wąwozie, tak, na torze Hot Wheels. Jedziemy, co? Rozpocznij. Co mam jeszcze tu cudować? Jadymy. Grubo. Jazda.
Oj, dzisiaj furan. Ej, coś nie wiem, może ktoś się orientuje, ale coś mi się chyba z padem stało, bo jak jadę na padzie, ja ten wyścig przegrałem, bo ja go grałem już, szczerze mówiąc, bo chciałem sprawdzić, jak wygląda. I coś mi się z padem dzieje, gaz mi dobrze nie działa na padzie, wam powiem. Zostawałem z tyłu, od razu od początku wyścigu, bo jakby gaz nie domagał w padzie. Czy ktoś wie może, czym to jest spowodowane? Czy to po prostu, nie wiem, może w Windowsie ze sterownikami coś podpada, czy coś, nie wiem. No na klawiaturze, zobaczcie, łykam ich jak ściery. A na padzie nie mogłem wygrać tego wyścigu, za wolno samochód jechał, gazu, jakby nie dociskało, czy coś, nie wiem. Co chodzi? Może ktoś z was wie, to by mi w komentarzach podpowiedział, w czym może być problem. Chyba, że pad się uszkodził. Ale nie wiem, no od czego, jak on za dużo grany nie był nawet. Ale, profeska, ale to zrobiłem. To zawsze muszę kołem w bandę oczywiście uderzyć. Taką ja profeskę robię. Jest, jaki zakręt. Data, spokój. Nieźle. No, to sobie pojedziemy ten wyścig i zobaczymy, co jeszcze będzie ciekawego. Będziemy sobie tak pomału te Hot Wheelsy tutaj dukać. Fajny, fajny tryb, kurczę, naprawdę można się wciągnąć. Ogólnie mógłbym już mieć go dawno zaliczony, ale zostawiam na odcinki specjalnie na YouTube, bo po co mam dwa razy to samo przechodzić. Jednak jak jadę na żywo, bo tak jak gram, to lepiej te odcinki się nagrywa, bo nie są ustawiane. Tak jak mówię, ten wyścig sobie sprawdziłem, bo mi z padem coś było, jednak się okazało, że faktycznie, bo nie byłem pewny. Muszę niestety na klawiaturze grać. Jeszcze drugiego pada muszę sprawdzić, czy też będzie tak robiło. Może to od ustawień w grze coś się dzieje, nie wiem. Ciężko mi stwierdzić, widzowie, dajcie znać mi koniecznie, co to za cuda mi się tu dzieją. No teraz ich łyka na ściery, a na padzie przegrałem ten wyścig. Ostatni dojechałem, żeby nie było. Tak pad działa, nie wiem, o co chodzi. No dalej, mniejsza z tym padem, przez okno go wypieprzę. Jak się okaże, że pad się zepsuł. Kurde, nowy pad. Jeszcze xboxowski, żeby nie było, nie? Że jakieś gówno. Ale powiem wam, też mam pady Trasta i wydaje mi się, że on lepiej działa od tego niż ten xboxowski. No teraz wygrałem, kurde, z palcem w nosie. Jeszcze lędziłem do was i 10 razy się rozbiłem o bandę i wyścig wygrany. Można? Można. Nie wiem, nie rozumiem, co to się z tym padem wyczynia. Dobra, mamy zaliczone, czyli postęp do Hot Wheelsów wejdzie, bo 3 wyścigi mieliśmy wygrać klasą B. Więc zaliczone, no i powinny się nowe chyba jakoś pojawić, jakieś, w związku z tym. Ukończ rozdział, początek historii prędkości. Aha, no to czyli ta seria wyzwań, o której mówiłem. Dobra, enter, nagrodę jakąś dał? Prezenciczek? Uuu, amatorski kombinezon, ja pierdzielę. Normalnie szał, normalnie... Uwielbiam to, teraz będę 500 na godzinę, wszystkimi samochodami jeździł, bo kombinezon, no. Dawać mi tu mapę. Ej, ja tu radar mam nieukończony. A co, ja tu hulajnogą jechałem, że to na jedną gwiazdkę tylko jest? Ja pierdzielę, co za mongol. Ej, to spokój. O, tu jest na 3 gwiazdki. Można, można. A żeby Hot Wheels ukończyć, to też się liczy, nie? Z tego, co pamiętam. Jadę to zrobić. Od razu. W sumie blisko jestem, o właśnie. Tu nawrotka zaraz. Nawet mi to pasuje. Od razu zrobimy. Chyba przez kilometr się zdążę rozpędzić to, żeby to zaliczyć na 3 gwiazdki, czy nie? O, chyba nie. To jest lampa dosyć duża. Czekajcie, zobaczymy zaraz. Będzie ciężko, bo tu pod górę teraz będzie. ...223. A ile musi być na 3 gwiazdki? O, słabo, słabo. Z tej strony pójdzie lepiej, myślicie? Chyba nie, co? Może? Może stąd lepiej pójdzie? Skąd by się tu rozpędzić? O jezny. A teraz właśnie nie miałem... Nie zdążyłem się zastanowić i w środek wjechałem. Dobra, jedziemy, zobacz. A nie, tu jest pod górę, to się nie rozpędzimy. Będzie słabo. Słabo będzie, o, to nie wiem, jednak z tamtej strony trzeba się rozpędzić. Tylko muszę tam dalej pojechać i dalszy rozpęd wziąć. O jezny, cienizna będzie. No, nie ma co marzyć wcale, dobra, z drugiej strony jedziemy.
Stamtąd się bujnę. Bo muszę dalej jechać, bo, ja tu z tego zakrętu wyjechałem się, nie zdążyłem rozpędzić. Trzeba się tam z toru rozpędzić. Może nie być łatwo wcale, bo tu jest taki zakręt dziwny. Myślicie, że starczy już? Dobra, jedziemy. Zobaczymy, czy wejdzie. Te rampy są zarąbiste, ja pierdzielę. Ty, żebym ja się nie pomylił tu w prawo, nie? O nie, tak to my nie pojedziemy. Czekajcie, 210, szybciej tak jadę niż ostatnio. Ale nie będzie. Będzie czy nie będzie? Myślicie? Ile zabraknie? Jest! A, mamy to! Dobra, gitarka, mamy to. Spoko, to jedziemy po wyścig. Jest ogarnięte. To jedziemy zaliczyć to, co kazali. W sumie też daleko nie jest. Jadymy po to. Gazu. Dobra, to mnie cieszy. Sobie tam pyknę ze dwa wyścigi może w tym wyzwaniu, albo jeden, zależy jaki długi będzie. Jeden już zaliczony, fotoradar. No, myślę, że jeszcze jeden wyścig. O, mnie się tu stoper znowu zablokował, jak zwykle, kurczę, mi nie liczył czasu. A ja mówię, nie chcę za długich tych odcinków nagrywać, żebyście się nie nudzili, kurczę, bo to bez sensu jest. O, turn left, a Mongol co zrobił? Mongol minął zakręt. Takie, ja mam kurde. Widz, bracie, o co tam jest za punktem czasu odbyć? Gdybym chciał tam pojechać. Spok jakiś jest. O, tam będzie coś fajnego na pewno. Turn left za 400 metrów, pamiętajcie. O, znowu wypadnę za zakręt. Gdzie ja mam jechać? Tutaj. Jak fajnie oświetlone ta lampa w ogóle w nocy. Zarąbiście wygląda. No, muszę przyznać, że całkiem przyzwoicie to DLC wygląda. Może nie chcę, żeby nie przechwalać, bo wiecie, jak się za mocno chwali, to może fantazja ponieść i następnym razem chwałę zrobią. Także jak wiecie, jak coś do gry dodają, to lepiej narzekać, to się będą bardziej starać. Pamiętajcie, podejście psychologiczne. Ale nie, tak szczerze to jest przyzwoite. To i DLC, naprawdę. Można się pobawić. Ja do tego wyścigu dojadę dzisiaj? O, pałka. To mi się przyda, dawaj. Ile teraz? 500 na godzinę pojadę? Uwaga, nadjeżdżam. Ty, nie mogę za szybko jechać, bo ominę wyścig. Hola, hol. Odfrunek, kurde. Wyhamowałem, tak mnie te do pałki pchnęły. No dawać to, co ile mam, co do metra podjechać, enter, start i jadymy. Może teraz wygram coś w końcu, łaskawie. O, wiem, przejdę dzisiaj jeden wyścig i resztę zrobię na kolejnym odcinku. Chyba nie będą aż takie długie, może na odcinek będą ok. Cztery wyścigi, to się zaliczy kolejne wyzwanie, Hot Wheelsowe. Takim mam czymś jechać? No to zobaczymy. Uuu, jaką tą przepustnicę wywalili na masę. Dobra, jadymy. Jedź, gościu, jedź. O nie, trzeba uważać, bo do pałki są. Zaraz odpłynę gdzieś, muszę tu uważać. Bo już to widzę. No ja pierdzielę. Pierwsze. Też będzie cztery papki? Nie będzie. Prawie. Ja pierniczę, 300, 400 prawie na godzinę, 390 było grubo, co? No wam powiem, że jest pysznie, nie? O, no teraz dobrze idzie w tym wyścigu. Też właśnie miałem problem z padem, bo ten wyścig patrzyłem i właśnie ten, który poprzednio przeszedłem, bo myślałem, że może wyścig się zbadał, ale się okazuje, że pad ma fochy. A to nie jest fajne. W Forzie jak pad ma fochy.
the original 16. Jack's team developed the stainless steel axles and Delrin hubs that allow the cars to roll super fast, while Harry made them look super eye-catching. Gdzie oni zostali? Ja tam, wiecie, ja żadnych profesjonalnych poziomów nie ustawiam, bo wiecie, nie prowadzę po to, żeby pokazywać, jaki to ja pro nie jestem. Ja sobie gram, wiecie, żeby sobie pograć. Zaraz mi gra napisze, że łatwe zwycięstwa odnoszę, a najgorsze, jak się poziom zwiększy, to już się zwycięstw nie odnosi. Sobie zdaję sprawę, że oczywiście tu są pewnie bardziej profesjonalni gracze w Forzie. Też podejrzewam, że kierownicy się inaczej grali na manualnej skrzyni, bo te automaty to często właśnie traci się czasy, nie? Na graniu na automacie. O kurde, co to było? Ile jeszcze? Trzy klocki do dojechania. No, to ten wyścig sobie pykniemy i reszta na następnym będzie odcinku. Ale fajnie, kurde, widoki są naprawdę super. Jaki zakręt, w ogóle wyrąbany. Kurde, trzeba uważać, bo ściąga w dół na tych rampach. Jak są pod kątem, dlatego tu pokazuję tą poziomicę. Żebyś wiedział, jak masz samochód mniej więcej utrzymać, jak jesteś bokiem. Znowu przypadki. Pierdziele. Grubo, co? Ale bez tych dopałek nie poleci już wyżej 300. Te 300 to tak już pierdzi silnik, nie? Jak mnie wyrąbał w powietrze w ogóle. Dobra, jest garnięty wyścig. O, nagroda odblokowana. A, furkę odblokowałem sobie. Super. No, to już będę miał Hot Wheelsa kolejnego. O, dwie gwiazdki tylko? Sekundę, kurde, za długo. Ja pierdzielę. Jeszcze raz. Ej, chcę. Dobra, jedziemy za to jeszcze raz. Ja chcę trzy gwiazdki mieć. Bo się za dużo o ściany odbijałem. Wjechałem jak mongoł. I tu na początku tego gościa się spowolniłem, bo wjechałem mu w dupsko. To przez to. Nie mogę w nic przydzwonić. Na tym gościu straciłem do prędkość. Wytraciłem, jak w niego przydzwoniłem. Teraz damy radę. Na trzy gwiazdki nie ma ciula. Jedziemy. Tu muszę uważać, żeby nie wypaść. Jezny, ale udało się zmieścić w miarę. Mam nadzieję, że to teraz ogarnę. Kurczę, sekunda, żeby wypaść tym hakiem, czajcie? Zlamiłem, mogłem trzy gwiazdki mieć. O nie, tak to my trzy gwiazdek nie zrobimy na pewno. Nie ma takiej opcji. Już za dobrze na początku pojechałem, już coś musi się dziać. No zobaczymy, czy da radę. Jezny! Za ostro w te zakręty. Ty umiesz jeździć, o, hamulców nie używać. Ciekawe, czy się uda. No dwie gwiazdki to cienko, kurde. Jak mogę trzy mieć lekko. Ale research group, no, dokładnie. Dam radę czy nie dam rady, kurczę, się zmieścić. Pewno mniej straciłem czasu niż na tym gościu, co za pierwszym razem przydzwoniłem w niego. Na pewno mniej. Dobra, ciśniemy. O, będzie rozpęd gruby teraz. Musimy dać radę to zrobić. Tu trzeba uważać, bo wyfrunąć można. Ledwo się zmieściłem tu, kurczę, czajcie.
Jest? Nie, jest, 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 zmieściłem się. O 5 sekund. Tak idzie, ten 5 sekund teraz prowadzi, 6 sekund czas poprawiłem. Gitara, co? Jestem kurde dobry, no, a nie. No i to się chwali. Jest today. No 4 sekundy, bo jest prawie że 37, ale jest, dobra. To było na tyle, widzowie, w kolejnym odcinku serii Z miłości do dużych prędkości w Forza Horizon 5 i Hot Wheelsach. Także pamiętajcie, wasza aktywność pomaga w rozwoju kanału, więc komentarze, łapki mile widziane, subskrypcja z dzwonem, jeśli ktoś chce zostać na kanale na dłużej. No i co, trzymajcie się, widzimy się w kolejnych odcinkach i zapraszam też do innych moich filmów. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!